Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Grunge w Auto Online, najbardziej wyczekiwanej serii na tym kanale i sorry, że się naczekaliście. No ale w sumie teraz i tak dokonuję dla was pewnego poświęcenia, bo powinienem teraz nagrywać Bloodborne. Ale nie, nie może być tak, że jest seria na kanale, a nie nagrywam do niej odcinków, a poza tym challenge czekają i kurczę, challenge niestety przez moją delikatną opieszałość może zostać skopany już, bo challenge od Rafała Szewczuka brzmi w ten sposób. Zakup minimum 3 pojazdy spośród tych, jakie będą ci się odblokowywać w miarę postępów w przygotowaniach i napadach. Jeżeli będą to pojazdy z garażu, to ulepszę w miarę możliwości. Czas do końca kwietnia. A tu akurat Lester dzwoni. Ej, dobra, odbierzmy. Okej, dobra, czyli akurat kroi się kolejny napad. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że słyszeliście Lestera, bo musiałem znowu pada przyłożyć do mikrofonu. Ale dobra, czyli do domku rozumiem, tak? W twoim luksusowym mieszkaniu. Trzeba się coś fajnego, ale właśnie, moment, odnośnie challenge'a. Challenge ma ogranicznik czasowy, do końca kwietnia. No jest w tym momencie 20 dzień kwietnia, więc zostaje mi tylko 10 dni, a nagrywam dopiero pierwszy odcinek pod ten challenge. Jak gdyby, to ułatwmy sobie. No kupiłem już auto, które było dostępne za napady wykonane przeze mnie, czyli póki co tylko napad na bank we Flika, czy na Flica, obojętnie. Takie opancerzone coś, zresztą zakup widzieliście, ale jest już ulepszone teraz. No wygląda tak, mniej więcej. Czerwone neony, czerwona farba na kołach. Jedziemy do mieszkanka, ale to podczas, kurczę, drogi. Można sobie wybrać oczywiście Telferro Hikes. O, sorry. No patrzcie, jak ja jeżdżę. No nagrało się trochę w Bloodborne. No jakieś serio 3 tygodnie nie grałem w GTA Online. Czy coś tam się zmieniło? No na pewno ilość graczy na serwerze, dokładnie. Wszyscy poszli na pecety już. Oj, co za asy. No miłej zabawy. Uważajcie na choroby wieku dziecięcego. No już słyszałem, że po premierze parę dni nie można było sobie swobodnie grać w GTA Online, ale spokojnie. Jestem człowiekiem obdarzonym wysoką empatią, wysoko rozwiniętą empatią, więc czuję wasz ból. Tutaj na konsolach było to samo. I w przypadku PlayStation 4, i w przypadku Xboxa 360, bo to sprawdziłem na własnej skórze. I zresztą wy też widzieliście. Przecież nagrywałem już wtedy odcinki na kanał. No, ej, 264 nie wzięło się znikąd za tytułem tego odcinka. No dobra, ale jesteśmy w mieszkanku, wjedźmy sobie. Ej, to jest w sumie chyba moje najbardziej ulubione auto teraz. Nie, lubię opancerzone samochody. A zresztą ten wygląd mi się podoba. Bo przypomina mi moją Acura RSX z... czego? Z Need for Speed Underground 1. No i z dwójki też, choć w dwójce była gorsza. Ale dobra, żeby wydostać się z garażu do mieszkania, trzeba pewnie podejść tu. Tak podejrzewam. No i co teraz się stało? A zarządzać pojazdami? Nie, tego nie chcę robić. Chcę wejść do mieszkania. Czy podejście tutaj do wrót garażowych będzie skutkowało tylko wyjściem na zewnątrz, czy będzie jakiś wybór? Ej, jest winda. No to dobra, tutaj możemy uderzyć. No, dobra, już myślałem, że znowu będę musiał prawo wcisnąć na krzyżaku. Nie, serio, dawno nie grałem. A poza tym tak naprawdę, jak sami zresztą widzieliście, no nie korzystam z tego mieszkania, które sobie kupiłem praktycznie. Teraz tylko z okazji napadów. No ale oczywiście, a propos napadów, napady z ekipą, kurde, muszą się kiedyś odbyć i no, chyba będzie termin niedługo, więc miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo coś się pojawi. No teraz jak zwykle nagrywam o 12.20, czyli godzina taka, gdzie wszyscy w szkołach albo gdzieś tam indziej. Wszyscy mają swoje zajęcia, ja gram w gry. No tak to wygląda. Ten napad kosztuje 40 tysięcy, a ja mam 30. No dobra, jeszcze nie jest aż tak bardzo znowu źle. To można zarobić. Jeden sprzedany samochód, jedna szybka akcja i będzie ok, tylko muszę znaleźć wyjście. Wyjdźmy z mieszkania zupełnie, zwiniemy jakieś auto z ulicy. No, sprzedamy. Mam nadzieję, że trafi się jakiś dobry samochód, żeby nas przybliżył do tego napadu. No 40 tysięcy, znowu będę hostem. Będę, kurde, głównym mastermindem tego napadu. Coś, choć po prawdzie to nie, bo tam Lester planuje, choć w sumie, czy on nie wspominał właśnie w trakcie rozmowy, że ten hammer może się nadać. Jakieś 5 tysięcy wpadnie.
Bo Lester wspominał, że on nie zna tych ludzi, którzy organizują ten napad, więc może dla kogoś innego, jakiś Trevor może, coś w ten deseń. I dobra, to będzie droższe. Chyba, że no, gość będzie bardzo chciał mnie wyminąć, mam nadzieję, że nie. No, ale jedyna różnica, tak w sumie już odnośnie wersji PC-towej GTA 5, jakie ja zauważyłem, a nie grałem oczywiście, tylko z tego co widziałem na filmikach, więc no nie mówię, że to jest prawda objawiona teraz. No ale grafika aż tak bardzo się nie różni, aż tak bardzo, choć oczywiście no musi się różnić na plus dla PC-tów, no bo sorry, ale sprzęt za 2000 zł, albo nawet teraz mniej, czyli PlayStation 4, no nie może po prostu ciągnąć takiej grafiki jak komputer za 6000, no bez przesady, to by było no nielogiczne wręcz. Choć kiedyś były takie czasy, gdzie konsole miały lepszą grafikę niż PC-ty. Czasy PlayStation i PlayStation 2. No ale to krótko trwało, niestety, a może i stety. W sumie im lepiej na PC-tach, tym później lepiej na konsolach też przecież. No teraz przecież bebechy AMD bodajże w PlayStation 4 drzemią, no i dalej ją radę póki co. No choć ostatnio nie dość, że wpadka z padem się zdarzyła i pad się spieprzył troszeczkę, lewa gałka dokładniej, konkretniej, to jeszcze konsola mi się ostatnio wyłączyła tak po prostu w trakcie loadingu w Bloodborne. No słaby motyw, tyle wam powiem. No nie lubię po prostu, jak coś mi się zaczyna dziać, co nie powinno się dziać. Bo to wprowadza pewien niepokój w moją grę. No teraz już bacznie patrzę na przykład na lewą gałkę w tym padzie, na który sobie zmieniłem, mój drugi zapasowy. No teraz player 2 u mnie będzie miał troszeczkę pod górkę, bo dostanie tamten z uszkodzoną gałką, ale nie jest na tyle uszkodzona, żeby nie dało się grać, więc spokojnie. Kurda, właśnie byłem... Kurczę, odwieź to auto. I teraz będzie kosztowało troszeczkę mniej. No dobra. Trudno. Ale i tak, powinno wpaść jakieś 7000, myślę, albo tam 6500. No, a później co, dwa spożywczaki będzie, czy szybko jakaś misja? No ale misja może się przedłużyć, zależy na kogo trafimy. No bo tak jak wspominałem, z racji tej godziny raczej na nikogo z ekipy ani ze znajomych nie będę mógł teraz liczyć. Więc no, trzeba będzie liczyć na randomy totalne, a poza tym naprawdę może być ciężko nawet z randomami, bo wszyscy poszli na pecety. 6700, dobra, przyjmę to. Z pocałowaniem rączki. Albo to właściwie oburączek. No, i teraz tak, dwa spożywczaki mi się wydaje i powinno być okej. Szkoda, że nie ma tu pojazdu żadnego. Ale, bo zadania dnia. Tylko jak wyglądają zadania dnia dzisiaj? Wziąć udział w zdobywaniu, niebezpieczne schowy na spadochronie i ukończyć atak na gang. Nie zbyt dużo rzeczy, zajmie mi to więcej czasu niż obrobienie dwóch spożywczaków. Dobra, moja wybrana kamerka już jest. Broń, no jakąś przygotujmy sobie, może być ten. Okej, okay. Jakiś samochód na napady by się przydał. Coś mi się wydaje, że ten tutaj przed nami nada się idealnie. Nie, no kurde, do wszystkich mierzysz, ale nie do kierowców, tak? Aha, to jest asystowane, swobodne. Nie wiem, żartuję. Dobra, weźmy to. Już nie zacierajmy. Chyba, że wyścig lądowy i tam zarobię. Choć nie, nie, raczej nie. Pewnie zginę. Nie wiem, dość, że zginę, to jeszcze przejadę ostatni. Nie, to jest... Coś to świadczy o umiejętnościach prowadzenia samochodu. Jeżeli mówiąc o wyścigach, martwisz się o to, że zginiesz, a nie, że przejdziesz ostatni w pierwszej kolejności. Dobra, niebie przestaną ścigać, no bo niestety... chyba, że napad w ten sposób zrobimy, że wskoczymy do gościa. Nie, to musi być mój. To jest mój kanał, moje filmiki, moje GTA, moje Los Santos, muszą być też moje napady. No szkoda, że nikt z ekipy nie dołączy, no ale to w przyszłości się zrobi na pewno. Spokojna wasza poczochrana. To właśnie tak to z przodu wyglądało troszeczkę jak kobiece uda. Może to są kobiece uda, nie, stop, kurde, bez przesady. Ta, oczywiście, co, przecież to jest GTA. Takie rzeczy są na porządku dziennym. To nic się nie musi kojarzyć, to po prostu jest podane na tacy. Cholera, tamten skręci pewnie, nie? Mhm, a ja tu nie zdążę zawrócić. A może? Ej, kurde, tamten nie skręcił. No to pięknie, ale skręci pewnie tutaj w uliczkę. Nie, nie skręcili. Dobra. Ej, ranga mi w ekipie wzrosła od tego, że zgubiłem teraz policjantów. Nieźle, fajnie, spoko. Szkoda tylko, że większość osób w ekipie ma trochę wyższe rangi. No bo grają trochę częściej w GTA. Ja się im nie dziwię, to jest naprawdę piękna gra. Też bym grał cały czas jakbym mógł, ale z przerwami, no, długimi przerwami na Bloodborne na przykład. Jakbym miał 24 godziny totalnie wolnego czasu, nie musiałbym jeść, spać i załatwiać potrzeb fizjologicznych. To czemu nie? To brzmi jak całkiem niezły dzień.
Jeszcze wypadałoby narzeczoną zobaczyć. Ale to tak przez okno pomachać na przykład. Nie, no dobra. Nie, serio, spożywczy. Jest tutaj coś takiego? Ale bankomaty bywają przy spożywczakach akurat. Więc może to jest dobry trop. No tak swoją drogą jeszcze może właściwa stacja radiowa. Co leci na popie? Dobre rytmy jak zwykle. Nie, dobra, ale jest fryzjer. Czy fryzjera można okraść? Pewnie tak, ale czy w GTA można okraść? No niekoniecznie. Więc szukamy sklepu spożywczego. Koszyk na minimapie. Kurde, no akurat jak włączyłem. Ej, ale dobrze, dzięki koleś, że poświęciłeś swoje życie. Bo teraz przynajmniej wiem, gdzie trzeba jechać. Tutaj przed nami. Czy jeden wystarczy? Cholera, mam nadzieję, bo będę musiał później zgubić jeszcze policjantów. Ale udamy się wtedy, gubiąc pościg, po prostu do mieszkanka. Tam ich zgubię i od razu będę miał 40 tysięcy. Jeżeli tutaj wpadnie więcej niż 2,5 kafla. Oj nie, więcej niż 2800 musi wpaść. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie wzbudzajmy podejrzeń. Sandra na serwerze tylko. Alko Sandra. Nie no, z ekipy alkusów, no ale tak pić o 12? No nie no, sobie po południu już jest, no to już gentleman może. No ale okej, wiecie co, może najpierw tak zróbmy. Naprawdę musiałbym serio zrobić zakupy. Troszeczkę tylko na szczęście, więc to aż tak bardzo mojego budżetu nie uszczupli. No a teraz mogę już bez skrępowania. No, proszę. Spiesz się. Pewnie, że możesz. Jesteś Azjatą. Czy ty jesteś żywą taśmą produkcyjną? Takie masz umiejętności. Dziękuję bardzo. Oj, za mało. Cholera, dobra. Trzeba będzie obrobić drugi. Dobra, na szczęście przytomnie zostawiłem samochód w pobliżu, bo policja już tu jedzie. Z każdej strony, cholera, dobra. Więc tak, wyłączmy światła. Jakby to miało jakoś mi pomóc, no ale w trakcie ucieczki tak bym kurde zrobił. Więc czemu nie tutaj? No i tak, można już uderzać w kierunku kolejnego. Pewnie tutaj gdzieś będzie. Albo nie, bo tam jest służewiec, widzę na mapie. O kurde, i też policjant. Robimy tu. Aha, chyba tam właśnie był komisariat, bym komisariatu przejechał. No to nieźle. Świetne wytyczenie trasy ucieczki piecho. Przejechać obok gniazda policjantów. Nie, dobra, ale co? Gdzieś jakiś spożywczy jeszcze musi być. Ja rozumiem, że jestem jeszcze tak jakby troszeczkę ścigany, no ale... Mogłem zgłodnieć, no właśnie. O, kolejny koszyk. Zaproszenia do akcji, różnych, przeróżnych. Ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Naprawdę, trzeba znaleźć ten koszyk wreszcie. No bo to będą chyba... Nie, raczej, ten odcinek będzie jeszcze z gatunku... Piechol szykuje siano na napad, bo jest taki biedny, że nie ma. No brakuje tysiączka. I to trzeba jakoś przeboleć. Ale coraz więcej osób na serwerze i Polacy. I może nawet Polki. Nie, serio, kurde, dobra. Wracając do spraw ważniejszych teraz. Kurczę, akurat się odbiłem. Dobra. Mogę sobie włączyć światło, może to mi pomoże jakoś. Ale wątpię. Ja w ogóle nie wiem, czy zauważyliście znaczącą różnicę w jakości audio tych nagrań ostatnio na moim kanale. O, akurat kogoś mijaliśmy, czyżby to była Sandra? Nie, Saddam. Cholera, niedobrze. Może mnie zabije, jak będę wychodził ze sklepu. No może to zrobić. Cholera, nie musi, ale może. No Saddam, kurczę, niestety świadczy przeciwko niemu. Stamtąd sobie odnaleziono pojazd. Zniszcz go. Zaraz, tylko najpierw obrób jeden spożywczy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale teraz to jest na pierwszym miejscu. Walka z alkoholizmem. Nie będzie takiego sprzedawania. Jestem za prohibicją. Nie, wcale nie. Kurczę, ledwo co mi dałeś, ej? Ja! Stówka więcej niż potrzebuję tylko. Więc jeżeli będę musiał zakupić kamizelkę do napadu, to nie będzie mnie na to stać jawnie. Gdzie jest czerwony pojazd? Cholera, niedaleko. Mam bombki? Muszę mieć bombki. Nie, że mam. Ale tamci będą prędzej. Albo niekoniecznie. Bum, mój! Dobra, mam nadzieję, że gościa nie zniszczyłem przypadkiem przy tym, ale teraz muszę zgubić policjantów już podwójnie. Dzięki gwiazdeczki. Nie, ale spokojnie, coś za to wpadło? Za ten bohaterski wyczyn? W sumie nie wiem, kto tam siedział w środku, równie dobrze mogła matka z dziećmi siedzieć.
A ja to po prostu wysadziłem i teraz mi trochę przykro się zrobiło, no ale... Geralt chciał, żeby ten pojazd już nie istniał, no to ja sprawiłem, że jego życzenie się ziściło, no to co, dostałem coś za to? No tak, 2000 chyba. Okej, mało. Za mało na takie moralne żale teraz. No dobra, spokojnie, zmieńmy sobie perspektywę na właściwą znowu, bo widzicie, troszeczkę dziwnie mi to kurczę idzie dzisiaj. Ale spoko, chyba policjantów uda się zgubić zanim dojedziemy na miejsce. I zajmiemy się organizacją. Niestety będę musiał ten napad, jeżeli do niego dojdzie, podzielić na kilka części. Bo chcę, żeby GTA było nieprzerwanie na moim kanale. Jak będę wrzucał odcinki po godzinę, no to sorry, ale no będą przerwy po prostu w dostawie prądu. W dostawie odcinków oczywiście. No dobra, tutaj kurde, już zaraz będziemy na miejscu. No chyba, że Saddam troszeczkę mi tutaj uprzykrzy życie. No jak będę teraz zapraszał osoby do napadu, to on może być pretendentem. Więc raczej będzie mi starał się skopać mój napad. Dobra, mam nadzieję, że nie, że ktoś z ekipy się pojawi do tego czasu. No wielką mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ale okej, jesteśmy już na miejscu. Chcę teraz podjechać w dobre miejsce, choć w sumie nie. Frontowe wejście. No dobra, powiedzmy, że tutaj jest okej. Z bieżącej sesji pozostał tylko Saddam. To nie rokuje zbyt dobrze. Ani trochę. Nie wiem, mam nadzieję serio, że znajdzie się ktoś jeszcze, bo chyba to już są napady z gatunku czteroosobowych. No więc potrzebuję trzech innych osób. Jeżeli jest ten Saddam, który nie chciałbym, żeby brał udział w napadzie, to pozostają w dalszym ciągu trzy osoby. Dobra, będzie z tym problem. Ale okej. Bądźmy dobrej myśli. Okej, to rozpocznijmy napad jako przywódca. 40 tysięcy, no na szczęście już mam. O kurde. Ten face. Ten zakazany ryj. Nie, dobra, ale serio, kurde, martwię się teraz. Autentycznie już się martwię. Co grzejesz dupsko przy kominku? Kurde, ale i tak nie rozpalą. A, ucieczka z więzienia akurat, czyli to, co mogłem przyjąć. Dobra, kit. No nie mogę nic skupić. A nie, w sumie już mogę. 2000. Tak, kamizelka. To niestety cała amunicja. Nie, nie jest w moim zasięgu. Zatwierdźmy i tak. Otwarte dobieranie, wyślijmy zaproszenie automatycznie. Z ostatniego napadu. A, czemu nie? Wszystko i wszyscy. Z bieżącej Saddam, niestety. Ej, pro? Nie, moment. To nie jest ekipa, którą znam chyba. Skillet to jest ekipa, którą kojarzę. Dobra, przyjdźcie, członków ekipy. Ludzie z dopasowanymi umiejętnościami, no wszystkich, kurde, zapraszam. I chyba może być z tym autentyczny problem. Scarface London. Ale niestety zajęty i sobie poszedł. Nie, no dobra, poczekajmy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O, dobra, zaproszenia się posypały. Ale to są totalnie randomowe osoby, pewnie z różnych części świata, ale łączy ich jedno. Wszyscy są na S. No dobra, już lecimy alfabetycznie, widzę. Jak Abdule. Kurde. Będzie arabski napad. To może na dywanach polecimy. Dobra, nie, serio, czekamy na rozwój wypadków. Może ktoś wreszcie przyjmie zaproszenie. Jest, pierwsza osoba dołącza. Super. Pablo Escobar, no nieźle. Okej, dobra, czekamy nadal. Jeszcze dwie osoby tylko. Jest i druga osoba, Dobra, jeszcze pozostaje tylko jedna, jeżeli oczywiście te dwie dołączą. Jest, dołączyła czwarta osoba, dobra. Ej, to jedziemy z tym koksem, gramy. Udało się znaleźć tylu chętnych, ile potrzeba akurat. Dobra, nie dołączają. Powoli, delikatnie, spokojnie, cichutko. Jedziemy z tym koksem. Ale widzę, mają mikrofony, pewnie coś będą gadać. Problem tego typu, że ja mam słuchawki podłączone do telewizora, więc... Na razie mój mikrofon się na nic nie zda, ale ja będę słyszał ich i wy też to będziecie słyszeć. Więc jeżeli będą drzeć na mnie paszcze i będą mnie denerwować, no to będziecie wiedzieli czemu. Jestem zdenerwowany. A teraz już możecie już słyszeć jakieś krzątanie się w domu u kogoś, u Helgera. Może to był język polski? Nie, dobra, kurczę, uruchamianie sesji. Ucieczka z więzienia, wy dostańcie Raszkowskiego. Z Bolingbroke.
Oddział naziemny wjedzie autobusem do środka, udając strażnika i więźnia. Saper zajmie się nadjeżdżającymi autobusami, a pilot zapewni transport lotniczy. Grałem tą misję z ekipą Toaster na jednym z ich live'ów. Spokojnie, bo raczej wiem, o co chodzi. Tylko, że teraz ja, że tak powiem, ustawiam wszystkich po kątach. Wyznaczam rolę. Jestem tutaj hościkiem, ale w sumie najwyższą rangę mam. Kurde. To nie jest dobry prognostyk na przyszłość. Tak samo jak to, że jeszcze ta sesja się, kurde, nie uruchomiła. No i te hałasy u gościa też nie są mi na rękę wcale. Chyba będę musiał go zmutować. Dobra, brzmi jak arabski. Nie, serio, to brzmi jak jakiś arabski. O, hello, dobra, to już było po naszemu. Cywilizowany język. No dobra, będą mnie denerwować. Nie, no jest na to sposób. Mogę teraz po prostu założyć na te słuchawki, które już mam, drugie słuchawki. I z tamtego mikrofonu skorzystać i porozumiewać się z nimi. No ale, kurde, czy mi się chce? Nie miałem dawno okazji, żeby gadać po angielsku z nikim. To ja mógłbym mu powiedzieć, ale to pewnie nie brzmiało zbyt dobrze, a poza tym jeszcze nie każdy z was musi znać angielski, więc nie, trzymajmy się języka polskiego. Ale serio, niech to wystartuje. Bo pan Arab się zaczyna niecierpliwić. Dobra, wystąpił błąd połączenia sieciowego podczas dołączenia do akcji, spróbuj ponownie. Kurde, kto mi odda moje 40 kafli? Bo chyba przepadły, prawda? Czy nie przepadły? No ale cholera, nie znajdę już teraz chętnych, chyba trzech znowu. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, jesteśmy z powrotem w mieszkanku. Są dostępne zaproszenia do akcji. Nie, kurde, nie o to chodzi. Mogę zorganizować ten napad, 40 kafli poszło. No poszło troszeczkę na moją kamizelkę, ale okej, wrzuciło mnie do sesji, gdzie jest więcej graczy. Dobrze, okej. Ale nie mogę zorganizować tego napadu. Serio, będę musiał poczekać we własnym mieszkaniu na telefon od Lestera. Kurde, no nie, no GTA, no what the fuck. Co się dzieje? Wracam po długiej przerwie i tak mnie witasz w ten sposób? No ja tu widzę przecież, że kurczę, wszystko jest. No wyścig lądowy? Nie, kurde, napad. Ja mam challenge związany z napadami, no czas leci. Zegar tyka. Dni w kalendarzu, no kurczę, zrywane. Codziennie, kolejne karteczki. Już niedługo 30. A później, no już po challenge'u raczej. Moment, ile ma kwiecień dni? Styczeń, luty, marzec, kwiecień 30, dobra. Oczywiście wyliczone metodą na kostkach palców. Na kłyciach. Ale serio, kurde, naprawdę? Będę musiał poczekać, aż on zadzwoni? Czy muszę po prostu wyjść stąd, żeby on mógł do mnie zadzwonić? No, to też jest w sumie taka możliwość. Więc dobra, wybyjmy na zewnątrz. Na chwilę tylko. Teraz mieszkania zupełnie. Ale bez przesady, nie? Ale serio, mam nadzieję, że on zadzwoni, bo to nie była moja wina, że tam się coś spieprzyło. Nie, ale fajnie wreszcie móc słyszeć rozmowy tej przechodniów. Oh no. No ale później też częściej takie rzeczy się dzieją, jak słyszysz, co oni pieprzą. Albo właściwie jak się pieprzą, bo tam usłyszałem fuck me in the ass. Ale to w tą złą stronę koleś chyba był. Nie, ale serio, kurczę, masz zamiar zadzwonić do mnie, Lester? Czy ja może mam tutaj coś? No nie, no to zaproszenie, Martin Simeon. Kurde, nie, no lipa, moment, a może sam? Wyciągnę do niego rękę. Po jakiś kontakt. What's up, pal? No nie. Kręć się na akcję. Powtórz napad. O. Anuluj napad, ja nie chcę go anulować w żadnym wypadku. To moment, czyli skoro on... Skoro on dalej jest w toku, że tak powiem, no to okej, dobra. Wbijmy jeszcze raz do mieszkania. No i może tym razem to się wreszcie cholera uda, bo naprawdę za długie już są te przygotowywania. No to jeszcze faktycznie to są przygotowania przed przygotowaniami, tak naprawdę. No bo teraz przed samym to nie będzie tak, że od razu pojedziemy do tego więzienia. Nie, ten autobus trzeba będzie załatwić, pewnie jeszcze strój więźnia podejrzewam albo coś w tym stylu, no kurde. No by teraz to już się udało. Nie, ale propsy za muzykę tutaj. Nie, no kurde!
No nie, no nie mogę. No cholera, nie mogę. Po prostu nie mogę, nie mam H tutaj. Ja nie mam hajsów. A jak go teraz anuluję, to na pewno nie odzyskam tych pieniędzy, które już włożyłem. Ja pierdzielę, nie? Co za lipa. No chyba, że Snipers vs. Stunters sobie zaraz zagram. Na pocieszenie. Ech, dobra, ale najpierw anulujemy ten napad. Tak w miarę szybko, bo tam zaraz pewnie jeszcze miejsca nie będzie dla mnie. Nie, myślałem, że T-Bolt. A, sorry. Trzeba było lecieć od drugiej strony, byłoby szybciej. Tak, oczywiście, anuluj. No właśnie, wstępna opłata nie zostanie zwrócona, no to fuck you, idę sobie pograć w Snipers vs. Stunters. Jeżeli będzie miejsce dla mnie. I tym, kochani, będziemy kończyć ten odcinek. Tą właśnie akcją, jeżeli uda mi się do niej, kury, dołączyć. Ale wątpię, szczerze, bo już zbyt długo zwlekałem. To w sumie jakieś głosy? No to jest dobry prognostyk, to jest dobry prognostyk. Oh, aha, jesteśmy w dwójkę. To hej, hi, hello. Nie, dobra, dołączę więcej osób, więc coś tam sobie na pewno zagramy. Dobra, to może skoczmy od razu do sesji, co by na to? Przestań kaszleć i graj! No kurczę, serio, już czekam wystarczająco długo chyba. No, ucieka mi cenny czas nagraniowy, koleś. No, ty tego nie możesz wiedzieć. Ale innym ludziom też każesz teraz czekać, oni zaraz zaczną odchodzić. Nie wiem, na co ty czekasz teraz. Więcej niż 5 osób? A, sorry, cholera, graczy od 6 do 16. No, brakuje tego jednego. Ja pierdziel. No dobra, co zrobić, jak chcę zrobić, no. Dziękuję raptem jednej osoby, ale to jest kurczę lista gier. Jedna z dwóch. Więc nawet jeżeli później wyjdę w trakcie, to... Kurczę, no raczej nie będzie z tego pieniędzy żadnych. No już ktoś odszedł, no. Koleś, nie, sorry, abandon ship. Wiesz, mnie zarazisz, ty kaszlem. Nie, serio, wychodzimy z tego. Sorry, koleś, wybacz, ale naprawdę cenny czas nagraniowy jest dla mnie ważniejszy teraz niż słuchanie twojego kaszlu. Nie, serio, wiecie, że można się zarazić w ten sposób? Sobie wkręci, że ktoś cię normalnie by zaraził, jak siedzi koło ciebie i kaszle. Więc w twoim mózgu coś się stanie i nagle będziesz chory. Podziębiony. Z niczego. Totalnie z niczego. Nie, no żartuję. Teraz wam próbuję wkręcić, żeby to się faktycznie stało. Nie, bo to nie jest faktycznie możliwe. Musi być jakiś wirus, którym się zarazisz. Nie, dobra, ale... Jestem w moim garażu. To jak gdyby. Tylko tak nie wygląda mój garaż tak naprawdę. Nie, ale serio. Może Lester teraz zadzwoni. Albo coś się kurczę zmieniło. Może na akcję we Flika. No nie, nie. Ale moment, stop. To wy mnie wypuśćcie z tego garażu chociaż. No czy... Co to ma być, no? No zamykacie mnie tak na koniec. Traktujecie mnie w ten sposób, a później... Wow, kurde. Dobra, dzięki. W ten sposób też może być. Ej, wow, shit. Nie, naprawdę, to nie jest miłe. To w żadnym wypadku nie jest miłe, co się teraz dzieje. Najpierw gra potraktowała mnie w sposób niegodny. Bo chyba wtopiłem 40 tysięcy, a później jeszcze takie coś, że teleportuje mnie pod celownikiem jakiegoś gościa bezpośrednio. Ale kurczę, no dobra. Zrobiłem abandon ship, no opuściłem okręt. No ale ej. Mój czas jest cenny, cholera. Nie, no dobra, nie, serio, kochani, chyba naprawdę nic z tego w tym odcinku nie będzie. Chyba wyłączę sobie i włączę grę i może wtedy Lester się ogarnie i zrobimy ten napad. Bo to jest jedyna możliwość teraz. A tymczasem chyba będę musiał faktycznie, autentycznie skończyć, więc dobra kochani, sorry, że tak to wyszło. Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się bawiliście w tych przygotowaniach do przygotowań do napadu. A tymczasem żegnam się z wami, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! A jeszcze się policzymy z gościem. A, sorry, pancerne autko, no ale głowa nie jest pancerna. Ej, czy to nie było przypadkiem moje auto? Nie, bo mogę tylko strzelać. Dobra, jeszcze raz, pozdro, cześć, hej!